Ej, GGG są nieźle popierdoleni, nie? Zawsze coś wymyślą nowego. Jakieś kurde klastery, tatuaże. Jestem pełen podziwu dla ich kreatywności z tymi mechanikami. Czy można usunąć tatuaż? Tak, z Scouring Orbem możesz se zmazać. Znaczy, przepraszam, musisz odpalić mechanikę laserowego usuwania tatuażu. O kurde! I to jest taka rolka dobra, o kurwa. Jinx Juju, patrzcie. Maksymalny chaos, maksymalny aura. To jest idealna rolka, bo inteligencja, tam 7 intelekta, to jest bez znaczenia. Wiecie, co jest piękne w tym buildzie? Na 50 założyliśmy broń i z tą bronią już lecimy do setki. Dosłownie do setnego poziomu już nie musimy zmieniać broni, bo Frost Breath, widzowie, wychodzi tutaj lepiej niż broń z samymi tier 1 rolkami. Czy dodadzą cosplay do PO1? Jest jeden powód, dla którego mam nadzieję, że nie dodadzą nigdy cosplayu. Gry, która jest na konsolach, dużo ciężej jest spaczować dynamicznie, bo musisz mieć jakieś potwierdzenia, musi ci to zaakceptować, tam nie wiem, Sony czy cokolwiek. Na PC-cie nie muszą przez to przechodzić, więc są w stanie szybciej reagować czasami, jak trzeba coś zmienić. Dlatego o ile wydaje mi się, że crossplay w wielu aspektach byłby fajny, to wydaje mi się, że downside jest potencjalnie wyższy niż upside. Dobra, widzowie, zaraz akcik 10, Merc Lab, się zacznie prawdziwy gaming. O kurwa, zajebiście. Z Voidborn relikwiarki może dropnąć jakikolwiek unikat grze, widzowie. Nawet unikat z uberbossów. Tylko trzeba przyfardzić mocno. Talk to Sin. Dobra, czego mi będzie brakować? Niczego w sumie, ogarnięte resy. Ej, idealnie. O, widzowie, patrzcie, co możemy teraz zrobić. Kirakiem zagadać, kirakiem siurakiem. Wziąć mapkę jakąkolwiek. Teraz tak, widzowie. Uwaga, uwaga. Gyle dla mnie. Prajgę, widzowie. Tutaj może dropnąć jakikolwiek unikat w grze. Nawet taki unikat z uberbossów. Never mind. Dobry unikat uberbossów, yep. Dobra, widzowie, wiem, co teraz chcę porobić. Chcę pobawić się mechaniką ligową. No i elegancko, zrobione. Nie! Kurwa! Przedrał się tam jeden i go nie zobaczyłem. Nie, dobra, nieważne. Sadgę, widzowie. Jednak zjebałem. Czajcie? Pyk. Ej, ale zajebisty tatuaż w sumie. Effect of Shock, mega dobre. Zajebisty ten tatuażek, na pewno wykorzystamy. Ej, mega dobre to się wydaje, to z Explode'em. Serio, explode? Tak o, na tatuażyku? Mega dobra się wydaje. Oni mają explode on death? Wszyscy, co jest? Tragedia jako melas. Jak zginie przeciwnik obok mnie, a zawsze jestem obok przeciwników, to mnie maszatuje. No właśnie, nie rozumiem. Jaki ja mam counterplay na to? Nie mam. Ale zjebane, widzowie. Nie wiem, tutaj musiałbym jakimś rangedem być, żeby to działało. Jedną szansę na niego mam. Nie wiem, chyba z tym DPS-em nie ma co robić na razie tego eventu, bo zbyt długo to trwa. Wygraliśmy, ale jakim kosztem, widzowie? Ile to trwało? Jakim kosztem, widzowie? Soul Eater on level up? Ciekawe. Wezmę to. Curse with Enfeeble. Dobra, zróbmy to. Ale to density dodali. Fajnie. Dobrze wyglądają teraz te Valside Areas. Kurde. Ile mobów. Zajebioza. Widzowie, ale wyobraźcie sobie, co moja mama powie. Moja mama wygoogluje moje imię i nazwisko, żeby zobaczyć. Ciekawe, jak sobie radzi mój synek, jak idzie jego kariera internetowa. I wyskoczy jej, że ludzie mówią: Piotr skurwysyn Maciejczak. Sobie pomyśli: Jezus, komu mój syn zawinił? Co on zrobił, że go tak wysyłają? Jak ten sezon oceniasz? Szczerze? Wydaje mi się, że będzie banger. Mechanika tatuażu, która na pewno wpłynie w chuj na endgame'owe buildy. Te support gemy są na tyle ciekawe i mają na tyle wysokie cyfry, że na pewno totalnie zmienią metę. Nawet sam ten mój build jest w sumie nowy ze względu na trauma support. Mechanika Sanctum wróciła, gdzie ja mega lubiłem Sanctum. Ta nowa mechanika jest bardzo fajna w sumie. No, wydaje mi się, że ten patch banger w sumie. Bardzo fajny patchek. Jest bug w Sanctum. Jeden z reworkowany unikatowy relik ma duplikatować dwie nagrody na koniec, zamiast tego duplikuje co pokój? Żartujesz. Nadal to działa? Ile ludzie wyciągnęli divine'ów już z tego? Są jakieś screeny, jak ktoś wyciąga, nie wiem, 50? Okej, widzowie, zobaczmy, jak to wygląda. Uwaga, uwaga. Ventrua, let's go. O kurde, widzowie. On je zostawia, żeby nie oszukiwać. Ale czad. Ale giga czad.
Dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi z Benem, to powiem wam, widzowie. Ben to jest gość, który łamie zasady wszystkiego. Jest zdecydowanie najlepszym graczem PoE. I już od startu ligi jest 28 godzin. I w trybie solo self-found hardcore będzie teraz zaczynał uberbossy, gdzie na softcore podejrzewam, że jest co najwyżej garstka osób, która już robi ubery. A Ben to robi solo HC. Słuchajcie, widzowie, zaraz to zobaczymy. A już zaczął! To jest pokaz mistrzostwa. Maestrii niedościgalnej dla nikogo innego. Teraz widzicie, widzowie, największego eksperta przy pracy. Jeden z najcięższych encounterów w grze. I teraz, widzowie, zacznie się prawdziwa walka. W sensie, teraz zaczyna się prawdziwa faza bossa. Powiem tak, on może w każdej chwili zginąć. Okej, rozpoczęła się ostatnia faza. Generalnie jak wejdzie w tą podłogę, która się świeci na czerwono, to go totalnie degenuje bardzo szybko i nakłada mi ogromny debuff. Jak robi ten taki kręciołek, który teraz zrobi, to jak spędzi w nim nawet chwilę, to dostanie ogromny debuff, który może go zabić. Jak dostaje diebeamem, to diebeam tak długo, jak nie ma debuffa, powinien być w stanie chyba przeżyć. Wiecie, co jest najlepsze? Że w rękach takiego zawodowca to nawet nie wygląda tak ciężko. A to jest w chuj ciężkie, to co on teraz robi. Ben jest też jako pierwszy na HC-ku zrobił Echo Lilith. Nie no, zrobi to. GG. Ale czad, widzowie. Nierealne. To jest. To zostały mu jeszcze 6 innych uberbossów. W każdej z tych walk uberowych jest co najmniej parę mechanik, które mogą go one-shotować. Mówi, że I hate this fight. No jak zrobi teraz tu ubery, to będzie chyba rekord, jeśli chodzi o prędkość już serio. Okej, teraz tak jakby pojawiły się takie kulki i on musi omijać ataków przeciwnika i jednocześnie zbierając szybko te kulki, bo jak nie zbierze tych kulek, arena wybucha. Jezus. Widzieliście to? Że się tak ekran zaciemnia, to jest to topienie się. Jak ekran ci się całkowicie zaciemni, to twoja postać się utopiła i zginęła. Zrobi podmiankę gema, żeby teraz go dobić na 10% HP. Musi go tylko raz hitnąć teraz. Okej, dobra. Zrobił dwa już. Nie no, good gamer, widzowie. Widzowie, jak nie znacie tego bossa, bo jesteście na przykład nowi w PoE, zobaczcie, co się będzie odpierdalać zaraz. Przywołał meteory i patrzcie, co się dzieje. Widzicie to? Jak wejdzie w kulę, jednego nie one-shotuje, ale łatwo wejść w dwie naraz bardzo. On nie musi, nie patrzy tylko na kulę, tylko patrz. Minotaur go cały czas goni podczas tej fazy i Minotaur też jak go walnie z łapy, to mu pół HP zabiera. I... o kurwa, zginął. Nie, czekajcie, on się chyba zalogował teraz na standard, żeby teraz potestować. To jest test run. Okej, to jest jego postać na softcore, żeby testować, czy mógł przyjąć jedną kulkę na klatę. I się okazało, że nie mógł. Tutaj w ogóle, widzowie, widzicie te takie plamy na podłodze, te takie gejzery, czy jak to nazwać? Im dalej w walce, tym ich jest więcej. Jak w nie wdepniesz, to masz pojebany debuff. Nie dość, że musisz wszystkiego unikać, to jeszcze musisz uważać, żeby nie stanąć na jednym z tych gejzerów, nawet przez ułamek sekundy. I im dalej w walce, tym ich jest więcej. Dobra, zrobił to. Dobra, teraz wjeżdża na prawdziwym trial runa. Dobra, widzowie, teraz się zaczyna widowisko prawdziwe. Walka się rozpoczęła, poślady spięte. Bo sam powiedział, że wybierając ten build, obawiał się tej walki. Chłop jest na 5 linku w ogóle, widzowie. Chłop jest na 5 linku. Ale to jest w ogóle pojebany damage na 5 linku, ten DD ma, nie? To jest niesamowite. Nie no, to mnie tak stresuje. Ta faza z kulkami, ja pierdolę. Ja się za niego stresuję. Tak, to jest run właściwy. O, prawie dezintegracją, tą anihilacją dostał. O, dostał debuff. Widzicie w lewym górnym? Ma jeszcze 5 sekund debuffa, że otrzymuje dużo więcej obrażeń. O! Jezus. Jezus. To dopiero połowa walki. Im dalej, tym gorzej w tej walce, widzowie. Bo im dalej, tym więcej gejzerów na podłodze. One są przejebane. On nie może stanąć gdziekolwiek. Układ kulek? Tak, układ kulek jest losowy. I układ gejzerów też jest losowy. Nie no, mega dobrze mu idzie. Będzie jeszcze jedna faza kulek, myślę. Jak będzie miał pecha, to jeszcze dwie fazy kulek. Szczerze, ten boss jest zjebany, bo jak będzie miał pecha, to dwa razy pod rząd zrobi fazę kulek. Tak jakby prawie, że bez przerwy. Czy on ma cooling strike'a? Ma. Okej, zrobił to. Ale bestia. Zostały mu 4 bossy. Najbardziej widowiskowe jeszcze będzie Maven i Uber Shaper. Uber Shaper.
Ale ty masz przejebane Piotrek z nowymi graczami, wszystko starasz się wytłumaczyć. Pidżam na przykład mówi obejrzyj filmik albo idź do Maciejczaka, a Kiszak mówi kurwa nie wiem iść do Maciejczaka. No, wiesz jakby to powiedzieć, można powiedzieć, że na ten sposób więcej osób do mnie trafia, więc nie mogę narzekać. Natomiast mi też się zdarza, na przykład jak ktoś pyta o syndykat. Ej, jak działa syndykat albo jak działa menażeria, to ja mówię idź na YouTube'a i wpisz Deadras. Tak więc to jest taki ekosystem. Każdy pomaga z czym innym. Ja na przykład nie chcę mi się tłumaczyć mechanik ligowych. Nie mam cierpliwości do tego. Zaczyna Eldera, co się Uber Elderka. Pooglądajmy to, bo to może być mega ciekawe. Okej, widzowie. To jest Uber Elder na solo HC. Od razu dla osób nowych powiem w skrócie, na czym polega ta walka. Walczysz z dwoma bossami naraz. Oboje są w chuj niebezpieczni. Możesz bić tylko jednego naraz, podczas gdy jednego bijesz, to drugi przez chwilę staje się niezniszczalny. Co jakiś czas na mapie spawnują się takie kulki, które za tobą biegają i musisz manewrować nimi w taki sposób, żeby nie zasrać całej areny nimi, bo one stawiają plamy na podłodze, które trwają do końca walki. Teraz widzicie, że pierwsza kulka zaczęła za nim lecieć. Oprócz tego spawnują się ośmiornice, które też musisz sfokusować w miarę krótko, bo one też srają na podłogę. I to też zostaje do końca walki, więc nie możesz odpuścić jakiejś ośmiornicy. Ważne jest, żeby sfokusować je w miarę szybko. To się dużo dzieje. Tutaj bardzo ważne jest przy tej walce, żeby bardzo dobrze manewrować zarówno tymi kulkami i tymi ośmiornicami, bo im dłużej trwa ta walka, tym jest trudniejsza. Ma taki soft timer. On ma bezbłędny movement. Jeśli komuś się wydaje, że łatwo, to tylko dlatego, że Ben nie popełnia żadnych błędów. Na przykład to, że on jeszcze nie zdetonował żadnej z tych kulek, bo on się prawie na sekundę nie zatrzymuje. Jezus. Okej. Okay. Zdetonował je wszystkie tam w rogu ładnie. Te fioletowe kulki, które widzicie, one też są mega deadly. Tutaj musisz mieć wzrok na tak wielu rzeczach, co robią obu bossów, kulki, które za tobą latają, te ośmiornice, żeby żadnej nie pozwolić żyć zbyt długo, gdzie jest degen na podłodze, jakieś takie elementy jak ten element walki, gdzie musisz toczyć walkę przez chwilę w takim małym kółku. Coraz bardziej chaotycznie to zaczyna wyglądać, nie? Widzicie te czarne plamy na dole tutaj, pod nim? To są plamy, o, takie czarne plamy na podłodze, to są plamy zastawione przez te ośmiornice. Ich jest coraz więcej, one bardzo mocno degenują. Są dwa rodzaje plam, nie wiem czy widzicie. Są te takie kosmiczne plamy i takie jakby plamy po jakimś, nie wiem, tuszu ośmiornicy. Dobra, zrobił to. Co, zrobił już 5 na 7 bossów? A czekajcie, w sumie zobaczmy. Jeśli on teraz robi Maven, jeśli on by teraz robił Maven, to Maven też jest mega ciekawa. Ten boss to jest zazwyczaj najprostszy z uber bossów, ale może być bardzo trudny, jeśli trafią ci się jakby te modyfikatory losować i ustawią bardzo trudne. Ale mu się trafiły łatwe, więc to będzie najłatwiejsze ze wszystkich fightów. Generalnie boss polega na tym, że pojawiają się takie bossiki i potem walczy z wszystkimi naraz. Lore tego bossa to jest Venarius. Wysoki Templariusz Venarius. On więził Waldo, który jest Shaperem, nie? I zmuszał Waldo do zbudowania map device'a, z którego korzystamy, by wchodzić na mapki. Jeśli chodzi o walkę, jedna z takich kluczowych mechanik tej walki to, że goni cię coraz szybciej, takie czarne plamy. Jak cię dogonią, to teleportują cię pod bossa i on dosłownie momencik po teleportacji slamuje i masz bardzo małe okienko czasowe, żeby odskoczyć. Kurde, nie zdążył zabić wszystkich addów, a zaczęła się walka następna, ale dobra. O, widzieliście? Tepnęło go, ale jakby od razu odskoczył po tym. Nie no, idzie to. GG. Zrobił to, widzowie. Poniżej 23 godzin.